Marzec zaczęty, E3 cofnięty. Serio, znowu go nie będzie. Survivalowe strzelanki MMO, tego zdecydowanie za mało zdaniem studia Fantastic. W sieci pojawił się nowy materiał wideo z gry The Day Before, skupiający się na prezentowaniu walki. Jednocześnie upewnia on nas, że gra mocno inspirowana jest Ubisoftowym The Division, ale czy to coś złego, zwłaszcza gdy dookoła zombie? Ostatnio wspominaliśmy o wersji demo polskiego Outriders. Dziś mogę zaznaczyć, że demko zaszalało, bowiem Valve na liście zeszłotygodniowych bestsellerów umieściło preorderowe Outriders, nawet mimo mieszanego podejścia. Co prawda jest to miejsce siódme, ale przy takim odbiorze szacuneczek. Mimo że remake Final Fantasy przeradza się w serial i to bardzo ładnie wyglądający, zwłaszcza na PlayStation 5, to twórcy przyznali się, że dopiero kolejna część siódemki będzie wykorzystywała w pełni moc najnowszej konsoli od Sony. Upgrade jedynki będzie niestety trochę okrojony, ale wciąż śliczny. Well guys, your girl finally made it to Midgar. Robin Hood. A jeśli mało wam nowych gameplayów, to do sieci trafił także Hood Outlaws and Legends, prezentujący klasę Rangera, czyli de facto Robin Hooda. Dystansowa postać mogąca znacznie ułatwić drużynie dostanie się do skarbu szybciej niż zrobią to rywale, zwłaszcza mając na podorędziu linki czy umiejętności oznaczania wrogów naokoło. Letting you or an ally scale the walls and avoid more heavily guarded main entrances. To wyobraźcie sobie, że wasza gra znika ze Steama, a potem wraca, a wy odradzacie graczom jej kupno. Taka sytuacja ma miejsce przy okazji The Sinking City, gdzie Frogwares nie pracowało tak do końca. Wydawca zwyczajnie wrzucił wersję niedokończoną, przez co autorzy zwyczajnie chcą się od niej odciąć. Auć. A na koniec coś dla fanów bardzo estetycznych produkcji. Studio Flight School, znane z Creature in the Well, zapowiedziało Stonefly, w którym pokierujemy insektomechem, który poruszając się po świecie gigantycznych roślin, powalczy z owadami. I gra dodatkowo pojawi się już latem tego roku, czyli całkiem szybciutko. I to wszystko, oby marzec był bardziej łaskawy.